Ewangelia opisana przez Marka w 9 rozdziale 50 werset mówi, że miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Natomiast w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział 18-19 werset, apostoł Piotr pisze, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa. Bycie wykupionym oznacza, że ktoś zapłacił okup. Podczas porwań żąda się pieniędzy w zamian za wypuszczenie zakładnika. Wielokrotnie na przestrzeni dziejów płacono taki okup. W starożytności piraci zażądali 20 talentów srebra za wypuszczenie rzymskiego przywódcy Juliusza Cezara. W roku 1194 zażądano około 35 ton srebra za wypuszczenie angielskiego króla Ryszarda Lwie Serce. Hiszpański konkwistador Francisco Pizarro w roku 1533 zażądał 25 ton złota i srebra za wypuszczenie wodza Inków. Spektakularne żądania okupu w historii Niemiec to 7 milionów marek niemiecki za Theo Albrechta. Było to w 1971 roku. 21 milionów marek niemieckich za Ryszarda Oetkera w 1976 roku i 30 milionów marek niemieckich za Jana Filipa Remsma w roku 1996. Jakże niewyobrażalnie wysoka jest cena, która została zapłacona, aby ci, którzy według miary Bożej są grzesznikami, mogli być zbawieni. Nie były to przemijające rzeczy materialne, jak złoto czy srebro, ale ceną była droga krew Chrystusa. Teraz mogą zostać uratowani wszyscy, gdyż tak wysoka cena starczy dla każdego. Pan Jezus Chrystus jednak wiedział, że nie każdy będzie pragnął dać się wykupić, dlatego powiedział, że daje swoje życie jako okup za wielu, jak mówi Ewangelia Marka 10, rozdział 45, werset. Także za ciebie Jezus Chrystus zapłacił okup. Teraz wszystko zależy od ciebie, czy przyjmiesz to wybawienie, czy też nie. Jeśli wierzę je przyjmiesz, to będziesz mógł powiedzieć wykupiony drogą krwią Chrystusa.